Przez ostatnie półtorej roku miałem okazję używać MX Mastera 1. Nieco ponad miesiąc temu pojawiła się druga generacja tego urządzenia. No i przez ostatnie 3-4 tygodnie miałem możliwość tę myszkę po prostu sobie potestować. Tak naprawdę sama konstrukcja w zasadzie w ogóle nie zmieniła się względem poprzednika, natomiast doszły nowe kolory, które możecie sobie sprawdzić na stronie Logitecha. Ja miałem przyjemność, wątpliwą przyjemność, o którym zaraz jeszcze pomówimy, korzystać z myszki w kolorze białym, która mi się niesamowicie podobała. Przyznam, że mam dużą słabość do koloru białego, do białej elektroniki. Zawsze i iPhone'a, i jakieś różne akcesoria staram się wybierać w kolorze białym. Także bardzo byłem zadowolony z tego, że również ten MX Master 2, 2S tak naprawdę, bo taka jest dokładna nazwa modelu, przyszła do mnie właśnie w kolorze białym. Zanim jednak przejdę do samej myszki, skoro już zacząłem od tego koloru białego, powiem o tym, co zauważyłem przez półtorej roku korzystania z poprzednika, bo widzę, że tutaj są wykorzystane w zasadzie te same materiały i różnica w konstrukcji jest jedynie z tym, że tutaj brakuje dodatkowego guzika Connect, ale ten w zupełności wystarcza. No i również różnica jest w oprogramowaniu Logitech Flow, o czym jeszcze będziemy mówić w dalszej części tego materiału. Przez półtorej roku zauważyłem 3 problemy z konstrukcją Logitech MX Master, które również występują w przypadku tej myszki, czyli następnego modelu. I ze względu na kolor biały w niektórych przypadkach jest to jeszcze bardziej uwidocznione. Pierwszym problemem, ja zacznę od tego, że ta myszka jest niesamowicie wygodna. Ja mam dosyć duże dłonie i tutaj po prostu korzystanie z tej myszki, z tymi wszystkimi przyciskami, o których też jeszcze zaraz sobie powiemy, jest po prostu niesamowicie komfortowe i niesamowicie wygodne, gdyby nie jedna malutka rzecz. Ja może tutaj pokazując z tej strony, będzie to lepiej widać, że ten mały palec, on cały czas trze o ziemię, kiedy ja korzystam z tej myszki. Można oczywiście przyzwyczaić się i korzystać, trzymać tę myszkę w ten sposób, ale to wymaga trochę praktyki i nie jestem pewien, bo przez półtorej roku się do tego nie przyzwyczaiłem, czy jest to super wygodne. Z czasem oczywiście przestaje to jakoś przeszkadzać, szczególnie jeżeli nie ma się myszki na stole, tylko na jakiejś bardziej miękkiej podkładce, ale trzeba mieć to też na uwadze. Ja zaznaczę, że mam dosyć duże dłonie, jak już mówiłem przed chwilą, i ten problem może nie występować u osób z mniejszymi dłońmi, a nadal ta myszka będzie bardzo wygodna. U mnie te palce wręcz wystają tutaj ponad konstrukcję, ponad bryłę tej myszki. W przypadku mniejszych dłoni, tak jak mówię, problem może zostać zniwelowany. Jeszcze zapomniałem dodać, że no, po rebrandingu Logitecha jest też nowe logo. Tutaj mamy taki napis Logi, bardzo ładnie się prezentuje. Mi się ta myszka osobiście bardzo, bardzo podoba. Przechodząc do drugiego problemu, jakim jest brud? Jakim jest brud? Korzystamy z myszki 8-10 godzin dziennie, z tego poprzedniego MX Mastera dokładnie tak samo. I poprzedni MX Master, którego korzystałem, był taki brązowo-czarny. Tutaj całość była brązowo-czarna i brud, szczególnie tutaj przy tej krawędzi, bardzo, bardzo lubił się odkładać. Oraz tutaj no, na rolce, na kółku myszy, kiedy z boku jest ten taki pseudometalowy element, no tutaj niestety bardzo, bardzo lubi się ten brud odkładać. W przypadku tego białego modelu, no po prostu po 2-3 tygodniach użytkowania było to jeszcze bardziej widoczne. Ja oczywiście tę myszkę wyczyściłem teraz przed rozpoczęciem nagrywania tego materiału, więc ona teraz wygląda jak nowa. I nie chciałbym tego traktować tak naprawdę jako jakiś olbrzymi problem, tylko zwrócić uwagę na to, że to nie jest sam plastik, bo ten element tutaj jest taki lekko gumowany. No i po prostu trzeba tą myszkę sobie raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie wziąć miękką szmateczkę, miękką ściereczkę i tutaj po prostu sobie wszystko wyczyścić. Brud zbiera się szczególnie tutaj na tej krawędzi, no i tak jak mówiłem, na kółku myszy. Natomiast w przypadku mojego poprzedniego Logitech Mastera guma tutaj u góry zaczęła się tak lekko, może nawet nie przecierać, ale tak lekko sfołkować, było widać takie lekkie wytarcia.
Tu mi wygląda na to, że materiał został zastosowany dokładnie taki sam, więc możliwe, że ten sam problem wystąpi. Natomiast nie chciałbym rzucać niesprawdzonych wyroków, dlatego nie jestem w stanie potwierdzić po tych kilku tygodniach, że i w przypadku tej myszki taki problem wystąpi. Natomiast wystąpił już w zasadzie od wyjęcia z pudełka problem, którego wcześniej nie miałem. Jeżeli tutaj zobaczycie, tu jest takie bardzo nieładne załamanie. Myślę, że jest to jedynie problem tego konkretnego egzemplarza, bo tak jak mówiłem, widziałem kilka tych myszek w sklepie, korzystałem z poprzedniego modelu i tutaj wszystko było po prostu w porządku. Przejdźmy do samej konstrukcji jako takiej, czyli takich elementów, z których możemy korzystać. Z przodu mamy mikro USB do ładowania. Szkoda, że nie USB-C, ale w praktyce ja korzystając z tej myszki po, tak jak mówię, 8-10 godzin dziennie, ja ją ładuję, myślę, że mniej więcej raz w miesiącu. Ładowanie trwa dosłownie kilka chwil i z myszki można korzystać w trakcie jej ładowania. Także mówić tutaj o jakimś problemie, to naprawdę trzeba by było być bardzo, bardzo czepiającym się. Od spodu, tak jak już wcześniej pokazywałem, mamy cztery ślizgacze. Mamy możliwość połączenia się z trzema urządzeniami na raz. Mamy oczywiście wskaźnik, jego dokładne dane dotyczące tutaj czułości można sobie sprawdzić na stronie producenta. No nie jest to myszka z całą pewnością do gier. Tutaj ta czułość nie jest taka, aby w nią grać w FPS-y i też szybkość poruszania się nią ze względu na tą specyficzną konstrukcję nie jest tak duża, aby to się nadawało na profesjonalny poziom e-gamingu. Uważam, że tutaj nie jest to myszka do tego. Jest to świetna myszka do korzystania na co dzień. Jest to rewelacyjna myszka do pracy z grafiką, do pracy z montażem filmów. Natomiast do gier, choćby ze względu tutaj na ten sensor, z całą pewnością nie będzie idealnym wyborem. Tutaj mamy oczywiście przełącznik, szczególnie przydatny, kiedy nie wiem, wrzucamy do torby myszkę, nie chcemy, żeby i zjadała baterię, i gdzieś przez przypadek tutaj cały czas były ściągane dane. Z prawej strony tak naprawdę nie mamy niczego, tak jak ja pokazywałem wcześniej. Tutaj by się przydał taka malutka podstawka na ten mały paluszek, żeby on był oparty, tak jak mamy tutaj taką podstawkę na kciuk. Ona jest takie trójkąty są tutaj wytłoczone, bardzo fajnie to działa. No oczywiście lewy, prawy klawisz to chyba nie wymaga odnotowywania. Mamy kółko myszy, które działa w dwóch trybach. Teraz jest tryb gładki, jak go rozpędzę, to będzie się ta myszka kręcić w nieskończoność prawie. Natomiast kiedy sobie przełączymy, to mamy tryb skokowy. Ja właśnie na co dzień korzystam z niego. Ale kiedy chcę bardzo płynnie na przykład jakieś PDF-y przeglądać, no to wtedy ten drugi tryb jest zdecydowanie bardziej warty uwagi. Tutaj mamy trzy diody pokazujące procent naładowania baterii. One się zapalają tak, nie wiem, w miarę losowo, nie są cały czas podświetlane. Także nie za bardzo jestem Wam w stanie teraz pokazać. To jest taki zielony kolor. O, tak jak właśnie w ten sposób, kiedy teraz ją włączyłem ponownie. Jak widać, ponad połowa jest jeszcze akumulatora zapełniona energią. Tutaj mamy rolkę, która właśnie tak jak już wspominałem, idealnie po prostu nadaje się do montażu filmów. Ja na przykład w przypadku korzystania z Safari przełączam sobie nią karty. Tam można ten skok jakby sobie ustalić w oprogramowaniu Logitecha. Natomiast w montażu filmów, kiedy przewijam timeline w lewo i prawo, no to właśnie tą rolką. Tutaj mamy dwa guziki. One mi się szczególnie przydają w zasadzie wszędzie, ale szczególnie w Safari czy też w innej przeglądarce do strona wstecz, strona naprzód. Tutaj to jest bardzo wygodnie umiejscowione, bo tutaj mamy to kółeczko i bez problemu możemy sobie również klikać. No, sprawdza się również świetnie w Finderze, kiedy przechodzimy do poprzedniej karty tego naszego eksploratora. No i mamy przycisk jeszcze ostatni, którego tak naprawdę nie widać. On jest umiejscowiony tutaj, czyli jak ta myszka leży w ten sposób, no to tym kciukiem sobie naciskamy. I tutaj ten element konstrukcji został poprawiony względem poprzedniego modelu. Też oczywiście to może zależeć w jakimś tam stopniu od
konkretnego egzemplarza tej myszki, bo wiadomo, że różnie może być, ale u mnie ten guzik był jakoś tak bardziej tutaj z tyłu wyczuwalny i konieczne było mocniejsze naciśnięcie go. Teraz został nieco jakby w ogóle rozszerzony i nieco przesunięty do przodu i dużo przyjemniej się go klika. Nie trzeba jakby ruszyć tym kciukiem, tylko po prostu kiedy ta ręka leży, to możemy sobie nacisnąć. Zdaję sobie sprawę, że tutaj widoczność tych elementów, które ja pokazuję, może nie być teraz najwyższa. Myszka jest obecnie dwa komputery, jeden z Windowsem, drugi z macOS-em, są obecnie połączone w jednej sieci Wi-Fi. To jest bardzo, bardzo istotna sprawa, bo jest to warunek konieczny do zadziałania funkcji Logitech Flow. No i tutaj ja teraz mam kursor myszy na lewym komputerze. Kiedy dojeżdżam do krawędzi po prawej, on automatycznie przeskakuje do prawego komputera. Można tę funkcję oczywiście sobie wyłączyć. Można również zrobić coś takiego, aby on jakby to działało tylko kiedy przytrzymamy Ctrl. No natomiast przy pracy z dwoma komputerami jest to rzecz absolutnie rewelacyjna, no bo nie musimy się tutaj przełączać na dole między dwoma komputerami, tylko dzieje się to automatycznie. Ma to jeszcze jeden plus. Przejdę sobie na przykład na Maca, tutaj powiedzmy to okno przesunę i mam tutaj przygotowany obrazek w PNG. On waży, zaraz sobie dokładnie sprawdzimy, no niecały 1 MB. Kiedy go przytrzymam, przeciągnę do prawej krawędzi, to nic się nie stanie. Natomiast kiedy kliknę sobie tutaj kopiuj i przejdę na prawą krawędź i kliknę wklej, no to jak widzimy, ten obrazek został przekopiowany. To są dokładnie te same dwa obrazki. No i działa to z różnymi formatami. Szkoda, że nie można tego przeciągać, tak jak chciałem Wam pokazać. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że można. Ale no, to kopiowanie i tak jest rewelacyjne. Weźmy sobie tutaj plik jakiś, na przykład z drugą stronę może. Mamy tutaj po prawej stronie jakiś plik w Wordzie. Kliknę sobie kopiuj. Przejdę na Maca. Kliknę wklej rzecz. No i ten plik został, jak widzicie, w docx-ie przekopiowany. Także muszę przyznać, że działa to naprawdę rewelacyjnie. Ja już o Logitech, generalnie tam o oprogramowaniu Logitecha mówiłem wcześniej, że możemy sobie wszystko skonfigurować co do jednej aplikacji, tak naprawdę jak to działa. Przypisać różne rzeczy do różnych klawiszy, że tutaj może być przełączanie biurka, że tutaj można sobie wybrać oczywiście czułość i jednego, i drugiego kółeczka. Można wybrać, aby szybko się Mission Control włączało, i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jest tutaj mnóstwo. Z całą listą możecie się zapoznać na stronie producenta. No a ja tymczasem czekam na Wasze komentarze dotyczące samej myszki. Bardzo dziękuję producentowi, czyli firmie Logitech, za udostępnienie tego bardzo, bardzo fajnego akcesorium do testów. No i jeszcze raz dzięki za zobaczenie materiału. Na razie, cześć.